różnego typu korespondencja związana z moją działalnością. Policyjna, prokuratorska, moje również doniesienia. Wszystko to jest oficjalna korespondencja. Nazywam się Wojciech Hinasiewicz. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem biura rachunkowego. Oprócz tego zajmuję się, jak to określić, działalnością opozycyjną. Jeżeli tak można to już, chyba tak można to już nazwać. 30 bodajże listopada weszliśmy w gronie 4 osób z jednym niewinnym transparentem o treści naszych praw nie oddamy, a zabrane odbierzemy. Weszliśmy przez trawnik na teren Sejmu. Zostaliśmy tam przez Straż Marszałkowską szybko ujęci i to skutkowało jakimś kolejnym zakazem. Ja mam ten zakaz już na 3 lata. To był teren wolny, zupełnie otwarty. Marszałek Kuściński go zamknął. Zamknął go, wprowadzając obowiązek utrzymywania przepustek nawet na teren, a tak naprawdę na, bo co tam jest? Tam jest parking, dziedziniec, parę trawników. My to traktujemy jako przestrzeń publiczną, na tyle bliską parlamentarzystom, że bardzo dogodną do komunikowania im żądań, protestów. No więc to, co prokuratura była w stanie wymyśleć, to jest artykuł 193 kodeksu karnego, czyli tak zwane naruszenie miru domowego. No i z takimi też zarzutami się spotkaliśmy. Wysoki Sądzie, wnoszę o uznanie oskarżonych Wojciecha Hinasiewicz, Zarego Kasprzaka, Tadeusza Jakrzewskiego i Jadę Błaszczyk za winy w popełni zarzucanego im czynu określonego w artykule 193 kodeksu karnego. Wnoszę o wymierzenie oskarżonej kary grzywny. Miałem to szczęście? Chyba tak, to można nazwać teraz szczęściem, że maturę zrobiłem w 80 roku i w 80 roku rozpocząłem studia, październik po sierpniu. No i te studia rozpoczęły się gorąco, bo rozpoczęły się od strajków. Brałem udział w tych strajkach studenckich, część chyba nawet organizowałem, jeśli pamiętam, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i dopiero ten 2015 rok mi przypomniał, data 80, to chyba stąd się wzięło, że jakby ta czarna wizja, pamięć tamtych czasów spowodowała to, że chciałem się aktywniej włączyć w jakieś działania mające na celu powstrzymanie tej fali, która wprost zmierza do dyktatury lub już ją osiąga. A mocne słowo dyktatura, czy nie za mocne? Chyba nie. Znaczy myślę, że adekwatne. Ta nasza dyktatura, mam nadzieję, nigdy nie będzie twardą dyktaturą. Pewnie gdyby opór społeczny był na tyle silny, że stałby się dla tejże dyktatury istotnym zagrożeniem, to niewykluczone, że zrobiłaby się ona twardsza. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że na tę część pracy zawodową coraz mniej czasu zostaje. Ale ma pan zamiar poświęcić się całkowicie? Nie, no to się nie da całkowicie z czegoś trzeba żyć. Jakoś muszę to postarać się jednak zrównoważyć.